No i witam, kolejny odcinek. Także dzisiaj będzie odcinek o tesoro dalej. Także teraz wam powiem, co jest na rzeczy. No i tutaj jest ta cewka, która w poprzednim odcinku wiem, że ona ma to totalne zwarcie. No sądziłem, że może wina w kablu, może wina będzie tu. Ale niestety kabel jest dobry. Zwarcie jest, no to w sumie to pomierzyłem, powinno być tak jak procesor Okiboli mniej więcej, 6 ohmów na jednym uzwojeniu, na drugim powinno być 66 chyba tam, tak zakładam. A niestety na jednym jest 37 i na drugim chyba 30 ileś, także całkiem jest tutaj zwarte, prawdopodobnie jest zwarte, obydwa uzwojenia są zwarte w środku, albo są zwarte do ekranowania osłony. No tak, ktoś tutaj sądzę w ogóle jeszcze miałem problem z wyjęciem samej osłony, bo osłonę ktoś wkleił na super glue, ale jeszcze mi się to z jednej strony nie podoba, że ona jest taka odbarwiona, ona nie ma takiego białego koloru, jak powinna mieć, tylko jest ten kolor taki zżółknięty, tak jakby ktoś tą cewkę, nie wiem, czy w piekarniku może i nie suszył, ale była poddana gdzieś jakaś dosyć wysoka temperatura i to mogło spowodować zgrzanie się tam też w środku. Tak obstawiam, no bo po co by ktoś, kurczę, wklejał osłonę na super glue tutaj dookoła szczelnie, także coś mi się wydaje, że ktoś może użył tej cewki w wodzie. Wtedy coś tu uległo uszkodzeniu w tym miejscu, być może. Ktoś już coś na pewno było, coś już było uwalone, tak przynajmniej sądzę. I wtedy ktoś chyba myślał, że może naprawi, że weźmie to, wysuszy. No ale niestety cewka jest totalnie uszkodzona, nic z niej nie będzie, jedynie można by było się połasić o wydłubanie całego kleju i odzyskać korpus, ale to jest też ciężkie, bo tu jest bardzo mocny, w ogóle nie wiem, czy to jest nawet epoksyd, klej epoksydowy, może z dużą ilością utwardzacza, bo jest bardzo twardy, ciężko to by było wydłubać. Także to, no co z cewką, nic nie będzie. Szkoda, bo myślałem, że już się może uda naprawić, ale tak. Tu jest elektronika, ja się to trochę doprowadziłem do ładu, bo wcześniej to trochę było rozgrzebane. Tu koledzy zakleiłem, tu była wywalona dziura i ten przyłącznik był dany tutaj na sam spód. Tu jeszcze takie ktoś ustrojstwo tam zamontował w środku, nie wiem po co, na co. Była taka śmieszna regulacja głośności na jakimś, nie wiem, jakby z Walkmana takim przesuwniku i tutaj też była dziura zrobiona. Na razie to zakleiłem, żeby to jakoś tam było. Ewentualnie później można spróbować czymś zakleić. I tak, zamiast tutaj to było na dole, no to pokrętło było tutaj, a to jest balans gruntu. Także wydaje mi się, że sama płytka nie jest chyba z tego wykrywacza, coś mi się wydaje. Bo tam na procesorze był napisany po prostu inny model. I tak dalej. I no wpadłem na pomysł, tak koledze można powiedzieć, też powiedziałem, że spróbuję zastroić elektronikę. Tu jest o, właśnie widać cewka od Sulfernusa, Sulfernus niestety nie jest do naprawienia, bo jest uszkodzony procesor. Także to mi zostało i próbowałem to zastroić pod tą elektronikę. Trochę tu miałem zagwózdki, bo siedziałem, nie mogłem ustawić nadajnika na 20 kHz. Miałem z tym problem, ale później na całe szczęście udało się to ustawić. Nie mierzyłem. Prawie idealnie na 20 kHz. Tu jest z lewej strony 20, po środku jest 22, a tu jest 19,8. Czyli optymalna wartość i mniej więcej poprawne działanie jest tutaj na tym przełączniku.
No tu jest dyskryminacja, ale metal działający w trybie pinpointa i tester baterii. Pokażę to dyskryminacji Thresher. No tak jak w większości Tesoro jest zazwyczaj identycznie. No dobra, no co mogę powiedzieć. Teoretycznie udało mi się to zestroić. Tak jak przynajmniej mi się wydaje, dosyć dobrze to działa. Bo dyskryminacja działa i balansuje mu to też dosyć dobrze działa, więc to by było na razie na tyle. Ale jeszcze spróbujemy zrobić jakiegoś testa, zobaczymy jak to będzie działać. No oczywiście ta cewka nie jest dedykowana pod te wykrywacze, bo to jest z innego wykrywacza. Ona ma inne parametry, więc było też trzeba kondensatory inne wymienić, żeby to miało ręce i nogi, żeby to poprawnie dosyć działało. No dobra, to na tyle. Jeśli będzie wszystko działać na testach zasięgowych, no to będę mógł w sumie powiedzieć, że będę mógł to odesłać już koledze. Na razie będzie działał sobie na niestandardowej cewce, a jak tam kiedyś gdzieś może za jakieś grosze dorwę jakąś cewkę od Tesoro, no to wtedy przyślę mi, ja spróbuję to z powrotem przystroić, bo niestety Tesoro mają inne kondensatory i są inaczej po prostu cewki robione. No tak zazwyczaj, jak w większości wykrywaczach, są inaczej podobierane wartości. No dobra, także widzimy się chyba zaraz przy jakimś teście, o ile wszystko będzie dobrze działać. No to będzie film. A już jestem, przeprowadzimy sobie test. Się tutaj trochę bawiłem. Co mogę powiedzieć? Działa. Ale na pewno na tej cewce nie będzie aż takich parametrów, jak ja miałem na Kiboli. Tu mi się wydaje, że jeszcze jest trochę inaczej elektronika rozwiązana. Bo tu nie mamy pinpointa i zamiast pinpointa jest wstawiony all-metal. Ale jeszcze threshold też troszkę inaczej działa. Bo działa, jeżeli przedmiot tak działa, jakby przedmiot jest dalej. Czyli ten sygnał jest coraz cichszy. Tak jak w niektórych wykrywaczach jest, więc nie wiem, jak ten threshold jest tu rozwiązany, a coś działa trochę inaczej niż w Kiboli. No nie mogę go wykręcić na maksa, bo po prostu się nie da. Są jakieś zakłócenia u mnie po prostu w pokoju i Kibola też się u mnie trochę pobudzała, jak robiłem test. No dobra, to sobie Fairytish razy sobie zrobimy później. Także na pewno, no od razu ja tak już kurde tu mówiłem, ale mówię dla tych, co oglądają, że przy innych cewkach te parametry nie będą już takie odpowiednie, bo ta cewka ma inne parametry i inny jest po prostu prąd cewki, więc a przede wszystkim jeszcze 20 kHz cewka, także na pewno zasięgi będą mniejsze niż na oryginalnej co do Tesoro. No dobra, coś tu sobie weźmiemy, chociaż zobaczyć jak to działa. Nie wiem, czy będzie to dobrze słychać. Nie wiem, chyba nie mam teraz wykręcenia. Nie mogę tego thresholdu więcej ustawić, bo po prostu są zakłócenia cały czas. Gdzieś 20 na słuchawkach powinien być więcej, bo ten sygnał jednak im dalej jest od cewki, tym ciszej działa. 2 grosze. Jest 23. Co mamy? 5 groszy. No jak słychać? Im bliżej cewki, a im dalej cewki, jest ten sygnał cichszy. Jest około 24. 1 zł. Jest 26. 2 złote. A też tak podobnie. 5 złotych. Mi się wydaje, że Kibola miała aż... Zobaczcie, że już jest 10 cm, będzie większy zasięg miała. No ale to tam...
27, a kibola jednak ma zasięg większy, wiadomo, jest oryginalna cewka. O i tak to, jeśli chodzi o taki rezultat na innej cewce, nie jest wcale źle. Jeszcze jak kolega będzie na 100% pewny, to pośle mu, sobie trochę to potestuję. Będę miał wtedy jakieś odzwierciedlenie. No, będzie zresztą, ja będę wiedział, czy dobrze to działa, no bo na razie nie ma szans tego przetestować. Spadło tyle śniegu, że szkoda gadać. Osiem. Jeszcze dwa franki. A gdzieś tak 30 teraz tak. Żelazo. Kręcimy na... Trochę ustawiamy więcej. No i jeszcze mało. A jak widzicie. Trochę wykrywa czucich, a żelaza nie widzi. Ale ja już to tłumaczyłem też, jak się używa dyskryminacji. Niestety w każdym wykrywaczu zazwyczaj jest tak, że zasięg spada. No i jeszcze feryt, czyli nasz balans gruntu. Jak widzicie, widzi. Od balansu gruntu też ma duży wpływ na zasięg wykrywacza, to sama dyskryminacja. Jak widzicie, nie widzi teraz. A Tesoro jest dosyć wymagającym wykrywaczem, bo jego ustawianie dyskryminacji trzeba też umieć wyczuć to samo grunt, bo jeśli coś przesadzimy, czy źle dostroimy, to zasięg będzie na pewno gorszy. No dobra, to tyle. Tak mniej więcej zasięgi orientacyjne wychodzą. Że mimo, że coś mogą w sumie ulec te zasięgi, bo kibola jest też taka, że ona nie lubi za bardzo testów powietrza, głąb ziemi. Już kiedyś tam chyba zwierzak jakieś testy robił. Wrzucił monetę do wykopanego dołka i ta kibola, nie wiem czy on kibola miał, czy miał Quero. W wykopanym dołku monety nie widziała, dopiero jak ją zakopał. No to dopiero zaczął wykrywać, widzieć ten przedmiot w ziemi. Także tak jest kibola zbudowana. No dobra, jeszcze jedna taka rzecz, bo jeszcze nie jestem do końca przekonany co do tej elektroniki, bo elektronika to jest mi oryginalna z tego, co wcześniej mówiłem, modelu. Tylko ciekawe, z jakiej to jest serii, bo to jeśli jest z serii Umaxy, z Umaxów, to Umaxy mi się wydaje, że one trochę chyba płytsze mimo wszystko były. Musiałby poszukać ten model i gdzieś w internecie, ja chyba nawet dzisiaj sobie luknę i zobaczę, jak wypada kibola względem tego wykrywacza. Czy tego modelu, który jest tam rzeczywiście w środku siedzi, bo w sumie procesory są wymienialne. Bo nie wiadomo, jak wtedy to działa. No dobra, to tyle. Także jak widzicie, działa. Nie jest źle, bo czasem przerabianie przecewek na innych wykrywaczach jest tylko do 15 cm i koniec. Stroje nie po prostu można go dobrze wystroić, ale niestety są zbyt złe parametry cewki i nie, po prostu jest nędzny zasięg. Także nie jest tutaj najgorzej. No jeśli tak, jeśli zakładam, że jak będzie oryginalna cewka, to tutaj jeszcze ten zasięg oczywiście powinien być o wiele lepszy. No dobra, to tyle ode mnie, także jakoś to działa, nie jest źle. Teraz potrzebne są jeszcze dalsze testy, żeby stwierdzić, jak rzeczywiście to wszystko działa w terenie. No dobra, to tyle ode mnie. Ja uciekam. No i do kolejnego odcinka. Cześć.